Do Zamku Królewskiego zaproszono nas w związku z zakończeniem pierwszego etapu przygotowującego do digitalizacji jego zbiorów. W nowo powstałej pracowni będą skanowane i fotografowane. Trafią nie tylko do serwisu internetowego, ale również uzupełnią archiwa zamku. Dzięki operacji, która jest zaplanowana do 2015 roku, szereg arcydzieł, dokumentów czy dzieł sztuki znajdujących się również na co dzień w muzealnych magazynach stanie się powszechnie dostępna. Powstała specjalna pracownia, przygotowano całą infrastrukturę i teraz rozpoczyna się sam proces cyfrowego zapisywania sztuki.